Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach od wielu lat prowadziła, oprócz klas dla dzieci pełnosprawnych, klasy dla dzieci z niedosłuchem oraz dodatkowymi schorzeniami, tak zwane oddziały integracyjne. Chodziły do takich klas dzieci, które na podstawie wskazań specjalistów mogły, a nawet powinny mieć kontakt z dziećmi słyszącymi, pełnosprawnymi, bowiem codzienny kontakt takich niepełnosprawnych dzieci z dziećmi pełnosprawnymi zmuszał je do wspólnej koegzystencji i poprawiał wydolność komunikacji społecznej, poprawiając również ich słuch. Dzięki temu niepełnosprawne, niedosłyszące dzieci były w stanie jako dorosłe osoby normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Organem prowadzącym szkołę nr 37 jest gmina Katowice. Dwoje wiceprezydentów miasta Katowice przyjęło cel, by w szkole nie było już nowych klas dla dzieci z niedosłuchem i wszystkie te dzieci chce skierować do szkoły, w której nie ma dzieci pełnosprawnych, są dzieci wyłącznie głuche, nie ma klas dla dzieci z niedosłuchem oraz schorzeniami sprzężonymi, co skutkować będzie uwstecznieniem dzieci i uniemożliwi im w przyszłości funkcjonowanie w społeczeństwie. Decyzja taka została podjęta bez jakichkolwiek konsultacji z rodzicami, z Radą Rodziców, Kuratorium Oświaty, bez wreszcie wysłuchania samych dzieci. Nie było również konsultacji i wydanej opinii jakichkolwiek psychologów. Skutkiem takiego przeniesienia będzie całkowite cofnięcie się dzieci niedosłyszących w rozwoju, zaprzestanie przez te dzieci prób komunikacji werbalnej, a w rezultacie wyizolowanie ich ze społeczeństwa i zepchnięcie na margines. Działanie takie wyrwie dzieci z dotychczasowego środowiska. Przy przeniesieniu z klasy masowej, czyli klasy, gdzie takie dziecko było z dziećmi pełnosprawnymi, do oddziału integracyjnego czy do klasy specjalnej w szkole. Takie działanie jest przykładem nietolerancji i dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych, dyskryminacji rodziców poprzez uniemożliwienie im wyboru szkoły dla dziecka, zwłaszcza kiedy mając kilkoro dzieci decydowali się na szkołę nr 37 z uwagi na możliwość edukacji wszystkich swoich dzieci, a obecnie będą zmuszeni dowozić dzieci do dwóch różnych, a może nawet trzech różnych szkół. Wiceprezydenci podawali argumenty o braku środków na utrzymanie takich klas, co nie jest prawdą, ponieważ pieniądze z innych gmin idą w ślad za dzieckiem do tej gminy, w której znajduje się szkoła. Pomijając nielogiczność organu, skoro druga szkoła, do której dzieci mają być przeniesione, jest i tak w Katowicach. Jeden z wiceprezydentów podawał także naganny argument, że dzieciom niepełnosprawnym będzie lepiej w szkole, w której pracuje jego żona. Wskazuje to na nepotyzm i nieuzasadnione faworyzowanie akurat tej szkoły, w której wicedyrektorem jest żona pana wiceprezydenta. Ponadto niezgodne z prawem wymuszono skierowanie dzieci do innej szkoły poprzez niedopuszczanie do złożenia wniosku w szkole 37. Straszono rodziców o rozłące dzieci rodzeństw dotychczas będących w jednej szkole. Przysyłano rodzicom dziecka, który złożył wniosek do szkoły nr 37, zaproszenia w cudzysłowie z innych szkół. Działania takie nie są zresztą w mojej ocenie zgodne z kodeksem postępowania administracyjnego, bowiem organ błędnie informował rodziców o niemożliwości utworzenia oddziałów integracyjnych w szkole nr 37. Na skutek takich działań o niezgodnym z prawem charakterze liczba potencjalnych uczniów do oddziału integracyjnego spadła poniżej minimum określonego rozporządzeniem, co umożliwiło gminie podjęcie arbitralnych decyzji bez liczenia się z interesem społecznym. Wszelkie dotychczasowe próby nawiązania kontaktu z osobami, które podjęły krytykowaną decyzję, zbywane są przez to, że osoby te ich wyjaśnienia są lakoniczne lub żadne. Jedno spotkanie z wiceprezydentem, którego małżonka jest wicedyrektorem szkoły, do której dzieci mają być przeniesione, nie zakończyło się również racjonalnymi argumentami. Bowiem trudno uznać za taki argument stanowisko wiceprezydenta o walorach szkoły jego żony. W świetle powyższego brak jest zaufania rodziców do wiceprezydentów. Rodzice nie są także w stanie sami przebić się przez arbitralną decyzję organu, która to decyzja zdaje się mieć podłoże nieracjonalne, a nepotyczne. Co więcej, organ działa tutaj na szkodę dzieci i ich rodziców oraz mieszkańców gminy. W dniu dzisiejszym podjąłem interwencję w powyższej sprawie u Rzecznika Praw Dziecka. Przygotuję również interpelację w tej sprawie. Dziękuję. Poza oświadczeniem dziękuję za to posiedzenie Sejmu. Do widzenia.